Hej, siemano, z tej strony Lekmer, witam was w kolejnym odcinku z Zagram w Max Payne. Jesteśmy na parkingu. Nasz, ja wiem, znajomy policjant BB albo BB zdradził nas. No, mało ammo do... Wow. Boże, ale się komuś nudzi na dworzu. I nie trafiłem. Mamy mało ammo do Colta. A jak wiemy, nie wiemy. Tutaj już Colta chyba nie dostaniemy. No właśnie. Problemy. Same problemy. A zapiszmy sobie w ogóle. Różowy samochód. Twardy był, cały magazynek w niego wwaliłem. Weźmy coś innego. Jakim cudem mamy tylko jednego Ingrama, a gdzie drugi? O, nieładnie, nieładnie. A teraz będzie drugi. O lol. O lol. Weźmy Ingrama wtedy na tego łebka. Zapiszmy tutaj. Za mało ammo w tym jest. Dobra, no to z Coltem wtedy. Max, Max, co ty odpierdzielasz? Może być? Powinno. Nie użyć snajperki. Yes, Max. Ammo do Colta. Jestem w niebo wzięty. Jest, mamy dwa Ingramy. Okej. Dobrze. Spróbujmy ich, powiedzmy, ominąć. No, nie za bardzo. Prosto pod nogi, a co? O, apteka. Okej. Tu raczej pozamykane. Tu też.
Да, видите, спалил он тут. Окей. Po co ja się w ogóle rzucam? Oto jest pytanie. Ciekawe, czy przeżyje. No jasne, że przeżyje, musi. Nie zawsze przeżyją, to jest zmora jakaś. Ja mam do Ingrama. Chodź, chodź. Jeszcze normalnie nie mogę ich wyczuć, kiedy oni giną, nie? O, ammo do kolcika. No dobra, na razie mamy Ingrama. Dziwnie oni atakują. Nie wiem, czy on mnie tak mocno trafił, czy ja miałem tak mało życia. Bez jaj. Poszły wszystkie. Prawdopodobnie sprawdzał. Każdą dziurę w poszukiwaniu środków przeciwbólowych. Nic nie ma. To mi śmierdzi podstępem. I najlepsze jest to, że Maxiu szybko ładuje. O. Lubisz granaty? O, może koktajla chcesz? Jasne, przy moim talencie. Znaczy, może lubi koktajle, nie?
Tyle byłoby z waszych zabaw. No tu już zaczyna się zabawa. Chyba rozwaliłem, co? Jak zwykle, jak zwykle. Ktoś, kto nawet nie powinien mnie zobaczyć, to oczywiście mnie zabije. A potem jak będę miał walczyć, kurde, z tym cieciem, to ja sobie mogę. O, było blisko. Widzieliście? No, no co za f... Fagas. Gdzie ammo do kota? No, warto zaglądać. Wiecie co? Zabijcie mnie. Bo aż mi szkoda tyle życia na was. To wyrzucimy granata pod nogi. Okej, dobra. Spiszmy. Okej, dobra. Dzięki. Załatwione. Tyle mi tych dwóch. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Działania. Świeżycy. Wow. Nie przesadzacie, panowie? Nie za dużo was tam wyskoczyło. Nie się zastanawiacie, czemu nie strzelają od razu. Nie mam bladego pojęcia. Dosłownie, nie mam bladego pojęcia, nie wiem czemu. No dobra, zabij mnie, zabij. Aż szkoda tyle życia marnować. Zagrożenie. Policja. Działania. Czy śnieżycy. Jim Bravura. Wszelkie... Max Payne! Skąd w ogóle wyłazicie do jasnej cholery? Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Działania. Czy śnieżycy. Jasne. Docierają do nas wiadomości o pożarze w rezydencji Westchester, która należy do Angelo Punchinello, rzekomego ojca rodziny mafijnej Punchinello. Wbrew wcześniejszym oświadczeniom, policja twierdzi, że Max Payne nadal znajduje się na wolności, kontynuując krucjatę przeciwko mafii. Jemu też przypisuje się to podpalenie. Nie przypominam sobie, żebym coś podpalał, chociaż pamiętam płomienie. No... Max, tak jest zawsze. Nieco nie zrobisz i tak będzie na ciebie. Ty, przynajmniej w tym przypadku. No niestety. Nie strasz, człowieku. Kurde.
Czyli finałowa walka. Moim zdaniem. Nic nie ma. Okej, będziemy eliminować i zapisywać. Bum. Szybki i dobry zapis to podstawa. Zapis. Ah, fuck. Źle. Bardzo źle. Weźmy apteczki, bo zapewne tu są. Dobrze. Dobrze, że są. Teraz wyjść bym chciał. Okej. Nam tu z boku nic nie wyskoczy, powinno być dobrze. Okej, nic nie ma. Dobrze, dobrze. Nic nie ma. Wow, wow, klatki! Nie, znowu to samo. Fuck. Okej, zrobiłem mały resecik gry. Mam nadzieję, że pomoże. Zobaczymy, gdzie my jesteśmy tutaj, okej. Jakieś środki. Aha, no tak, bo ja tutaj sprawdzałem. Okej. Ładnie, Colt. Commando. No patrzcie, gnoja jeszcze strzelił, oczywiście umierając i trafił, no. Max, co ci było? Trzy magazynki przeładowałeś. No i co? Leżysz trupem. Czy on miał granatnik? Czy ja po prostu mam... O mamy. Co to za broń? Jakieś strzelba dziwna.
Zapiszmy. Jackhammer. Strzelba. No dobra, dzięki. Ciekawe skąd dorwać ammo do Jackhammera. Ziomek, w którą tę stronę uciekłeś? Pewnie w tę. Tu nic nie ma. A mogłoby być. Fucking bitchin. Maksiu, 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 wystaw głowę z kryjówki, wie? Naprawdę nie znoszę ludzi, którzy nie akceptują tego, co nieuchronne. Nie, znowu klatki. Gdzie on pobiegł? Ej. Nie, muszę robić to, co słuszne. Tak gnida przeskoczyła. Oj, kolego, po co ci to było? Niepotrzebna śmierć. Nie wziąłem tego Jackhammera. Nieładnie. Nieładnie. Dobra. Trochę tragicznie, bo ze skokami FPS-ów, ale ukończyliśmy. Co? Przepraszam. Gdzie jest wyjście? A, telefon. Tu jest wyjście. Okej, Kraina Ślepców, rozdział 5. No właśnie, a gdzie haczyk? Gruba szycha.
tyle by było z oczyszczenia. Okej, okay, 5. SCP. I okej, okay, dzięki za oglądanie, za uwagę, za to, że wytrwaliście do końca odcinka. Oczywiście zapraszam do kolejnego. W tym to było na tyle. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Oczywiście zapraszam do oceniania, komentowania, subskrybowania, aby być na bieżąco i mnie uszczęśliwić. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, pa pa.